Looks like there's more to this treasure than we thought. Let's just keep that between us. Witajcie, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Uncharted Drake's Fortune. Kontynuujemy tutaj eksplorację tych grobowców, czy cokolwiek to jest. O, proszę. Bardzo niemiły początek. Wydawało mi się, że trafiłem mu w głowę. Ale chyba się przeliczyłem troszkę. No nic, spróbujemy się poprawić. Ryciarz chciał mnie załatwić z karabinu. No, teraz się w głowę na pewno udał. No i co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj raczej żadnych skarbów nie będzie. O Jezu. Zaskoczył mnie. No, kurczę. Unika. Dobra. Kolejny strzał w głowę. Przypominam, że jesteśmy sami. Ostatnio się rozdzieliliśmy z Eleną i Sullivanem. A to dlatego, że Nathan nie chciał przyciągać jeszcze większej uwagi wrogów. Chociaż jak widać, samotnie mu się to też bardzo dobrze udaje. Tak więc nie wiem, czy to rozdzielenie się coś pomogło w ogóle. Okej, gdzie teraz? Tutaj na górę? Tak jest. Strasznie tutaj ciemno, co? Trochę latarka pomaga. This is completely unacceptable. What do you expect from me, Roman? My men are getting massacred. I find it hard to believe that one man could wipe out your entire crew. It's not just Drake, goddammit! I'm telling you, this island is cursed. Enough. Take your sorry mob and go. You can't cut me loose. You owe me a share of the gold. Your share, Eddie, was contingent upon you doing what I required. You assured me that Drake was captured and the island secure. Oh, this is bullshit, Roman, and you know it! We are done here, Mr. Roger. I die, camel! Matia Jello! Cielen! Remind me again why you employed that superstitious idiot. You wanted someone cheap. Well, you get what you pay for, I suppose. And what about you, Navarro? Are you worth what I'm paying you? The vault's here. I'm sure of it. If Sullivan can be trusted... Which he can't. Look... He knows we'll kill him if he's lying. Don't be stupid. He knows we'll kill him once we find the treasure. He has no incentive to tell the truth. Really, Navarro, sometimes I think you left your brains back in that slum where I found you. I just need a little more time. Chasing this treasure of yours is proving to be more trouble than it's probably worth. I assure you, El Dorado is worth more than you can possibly imagine. It had better be. A więc mieliśmy tutaj rozmowę naszych głównych adwersarzy. Mogliśmy z tej całej rozmowy wyczytać, że Eddie Raja tak naprawdę jest to tylko małym trybikiem w tej całej machinie, a główne role odgrywa ta dwójka, a szczególnie Roman, który najwyraźniej pociąga za wszystkie sznurki. No i cóż, jeszcze do końca nie wiedzą, jak znaleźć ten skarb, no i bardzo dobrze. A tymczasem tutaj jest kolejny nasz sekret. Tak więc bierzemy sobie. Już mamy 46, tak więc zostało nam tylko w sumie 15, bo jeszcze jest tutaj niedoliczany jeden sekretny taki specjalny skarb. Dobra, no i musimy iść tędy teraz. Czy ja tu się wracam? Wracam się tutaj, czy nie? A nie, dobrze. Tak więc idę dobrze. I tu jest kolejny skarb. Tak więc dwa tuż obok siebie. Teraz postaramy się tutaj otworzyć. Okej, bardzo łatwo idzie. No i wychodzimy na powierzchnię w takim razie.
co my tutaj mamy. I dobrze, jest kolejny rozdział, już 15. I tutaj też zaraz będzie jeszcze jeden skarb. Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. A może to nie tutaj? Tutaj nie przejdę sobie, więc muszę iść raczej w tę stronę. Dałbym sobie głowę uciąć, że tutaj gdzieś powinien być skarb. A właśnie. A więc mamy kolejny. No i ruszamy dalej. Całkiem sporo tych skarbów teraz obok siebie się pojawia. Dobra, chyba musimy iść w tę stronę raczej. Też bardzo fajnie, że fabuła się rozwija coraz bardziej. No kurczę, jednak nie tędy? Czegoś tu nie zauważyłem. Tu jest, kurczę, jakaś linka. Gdzieś się pewnie muszę wdrapać. O, właśnie. Tutaj jest prosta zasada. Jeśli Drake nie ma tradycyjnego przejścia, to znaczy, że gdzieś się musi wspiąć, żeby przejść dalej. Okej, rozbujajmy się i przeniesiemy dalej. Dobrze. Teraz tutaj. Ciekaw jestem, co knują ci moi przeciwnicy. No i czy oni w ogóle wiedzą już, że Sally im zwiał? Najwyraźniej po tej ich rozmowie wnioskuję, że nie. Okej, musimy tutaj zejść, czy nie? Dobra, schodzę. No. Ojej, prawie bym spadł. O, proszę. O kurczę. No dobra, tego nie przewidziałem, że oni tutaj są. Mógłbym to lepiej rozwiązać. A więc tu jesteście. A teraz bardzo ładne dwa headshoty z rzędu. Ukryjmy się tutaj. Dobra, przeczekajmy chwilkę, bo jednak nie ma co ryzykować teraz, kiedy mam prawie energię na ukończeniu. Ukryjmy się. Dobrze. I jeszcze raz. Spróbujemy ich załatwić. Kurczę, znowu udało mu się rzucić granat. Dobrze. Może teraz ja wreszcie coś spróbuję wyrzucić. Chociaż strasznie tego nie lubię, bo tutaj trzeba używać... O, właśnie, teraz się udało. Tutaj trzeba używać ruchu kontrolerem też. Ajajaj! Aj, kurczę. Za bardzo chcę pójść na siłę do przodu. O, proszę, znowu dwa headshoty z rzędu. Dobra, teraz się poprawiam. Obiecuję. Kurczę. Dobrze. Wyrzucamy tam dalej. A i chyba spadnie w dół. Tak jest. Szkoda. To może jeszcze raz. No. Bo o mały włos znowu bym zginął. Ale dobra. Ten granat był celny na szczęście. Zaraz tamtego załatwimy, bo tutaj aż za bardzo sobie stoi na otwartej przestrzeni. I to się na nim zemści. O, właśnie teraz. No, wychyl się wreszcie. Czekam i czekam. Ej, dobra, zaraz do niego przyjdę. Tylko zerknę tutaj. Ja się chyba tutaj wróciłem. Tak jest, ja już tutaj byłem. Tyle, że teraz jestem po stronie, która wcześniej była zablokowana. Taka różnica. Dobrze. Może teraz się wychylisz? Tak jest. Bardzo ładnie, dziękuję ci bardzo za ułatwienie mi zadania. No i co, idziemy w takim razie do przodu. Hey,
A więc udamy się do jakiejś galerii sekretnej na górze kościoła. A tymczasem tutaj zdobyłem sobie kolejny skarb. Cały czas nie przestają się pojawiać nowe. Dobra. Muszę sobie przypomnieć, gdzie będzie tylko dalej, kolejny jeszcze. No ale dobra, na razie idziemy. Przeskakujemy tutaj. Okej. Dobrze, udało się. Co my tutaj mamy? Jest tu przejście? Chyba da się, czy nie? O, jednak chyba nie mogę. Ale dobrze, idę tędy w takim razie. Wygląda na to, że muszę iść tutaj. Tak jest, tu mnie wcześniej chyba nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje. A teraz co? Aha, tutaj muszę przeskoczyć. Uwaga, uwaga. No możemy łatwo spaść. No to teraz na górę. I co dalej? Ach, wiedziałem, że tu będą przeciwnicy. Po prostu to było do przewidzenia. Okej, kolejny granat. Ach, trochę za słabo rzucony. Aj, teraz do mnie rzucili. Skubańce. Okej. Dobra, tym razem się udało. Amunicja do pełna. A tutaj tymczasem kolejny skarb. No proszę, jak teraz często je otrzymuję. Idziemy więc dalej. Co tutaj mamy? No tak, charakterystyczny symbol. Aha. Już można się domyślać dlaczego. Są tam też klucze. Zaraz tam przejdziemy. Spróbujemy coś z tym fantem zrobić. A na razie musimy się przedostać. Tradycyjnie korzystając ze świetnych umiejętności Natana. Dobrze. Przeskakujemy tutaj. Okej. Wow, jest bułeczka wybuchająca. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie będzie ostrzeliwał. Okej, teraz na to. Trzeba tu być precyzyjnym, żeby dobrze skakać pomiędzy tymi platformami. Bo łatwo można spaść w dół, a to się będzie równało ze śmiercią Natana. A tego przecież byśmy nie chcieli. Dobrze, teraz tutaj. Na tą stronę teraz. Okej, jakoś przejdziemy. I zobaczymy, co będzie przy tym pierwszym kluczu. Musimy wspiąć się. Teraz zdaje się, że muszę chyba w szybkim tempie pójść na drugą stronę. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Ale mogę być w błędzie. Więc nic nie gwarantuje, że mówię dobrze. Oj, tylko że... Aha, ja muszę iść tamtędy, dobra. Już bym, kurczę, spróbował z prawej strony iść i bym wtedy spadł. Co by się skończyło bardzo źle dla głównego bohatera. Okej, idzie to całkiem sprawnie i tutaj będziemy mieli kolejny klucz. I dzięki temu otworzy nam się ten witraż. Dziękuję bardzo. O to mi właśnie chodziło. Tędy przejdziemy? Chyba tak. Ojej, prawie myślałem, że zginę. Wow. Mało brakowało. Tutaj z prawej strony kolejny skarb. Już 51, no proszę, jeszcze tylko 10.
Bo przypominam, że ogólnie jest 61, wbrew temu, co tu jest napisane, że jest 60. Oho, gdzieś tutaj jest wyjście, czy co? Zastanówmy się. Kurczę. Tutaj nie widzę. Aha, dopiero teraz się załadowało. You gotta be kidding. Hey, Sully. I'm here. Remember Roman and Navarro? That red herring you sent them on to get them out of the way? Yeah? Well, they're sitting right on top of the treasure vault. Oh, of all the goddamn luck. Look, I'm gonna need a diversion to get them out of there. You got it, kid. One diversion. Coming right up. And Sully. Yeah? Once they're gone, meet me in the mausoleum. But come through the catacombs. It's safer that way. Gotcha. Now I've just gotta get past all these goons without getting noticed. No więc sami widzicie, że sprawa jest dość skomplikowana, dlatego że Roman i Navarro znajdują się dokładnie w miejscu, do którego chcemy trafić. Tak więc będziemy musieli trochę odwrócić uwagę i nie odbędzie się tutaj bez strzelania, jak możecie się domyślać. Sullivan has escaped. Spread out. Find him. Okej, Sully już tutaj zadziałał. Okej, i zdaje się, że tutaj się szykuje ostrzejsza strzelanina. Muszę tutaj się postarać, żeby nie zginąć. Dobra, tam jesteś, pierwszy. I dawać kolejnych. Okej, kto jeszcze? Tam jest jeden. Kolejny. I kto we mnie strzela z granatnika? Tamten? Nie. Kto? Jeszcze raz niech strzeli, bo chcę go zobaczyć. Tam gdzieś. Nie widzę go. Aj, akurat się... Kurczę. Akurat się przesunął. Wow, przybiegł już tutaj jeden. Dobra. Chwila spokoju, a teraz zajmijmy się tym z granatnikiem. Tylko, że ja go dobrze nie widzę. A tam jest. No, trochę na oślep strzelam przez te liście, nic nie widzę. Dobra, chyba padł. Tak więc, czyżby to już? Jakoś zbyt wcześnie mi się wydaje. No właśnie. Jeszcze tu jest jeden. No gin wreszcie, no. I co, jeszcze ktoś, czy nie? Chyba nie. Dobra, pozbierajmy tutaj i tu będzie kolejny skarb, tak więc... O właśnie, tutaj. Patrzcie uważnie, gdzie zbieram te skarby. No i co my tutaj jeszcze mamy? Pozbierajmy jeszcze trochę tych rzeczy. Różnych nabojów. Ale akurat mam prawie do pełna, więc nie mam czego zbierać w sumie. Dobrze, więc idziemy tędy. No i są kolejni wrogowie. Ajajaj. Oho, już tu idą. Więc ja się troszkę wycofam. Oho, już tam idzie. Zaraz przejdzie przez schody zapewne. No właśnie. Jest dokładnie tak, jak mówiłem. Okej. Niech się energia naładuje. Tymczasem oni będą przychodzić kolejni. No właśnie. I tu jest jeszcze jeden. Tylko nie wiem, czy go załatwię stąd. Okej, udało się. I dokładnie mi o to chodziło. Tu jeszcze amunicja. Dobra, i teraz gdzieś tutaj był też skarb. Zaczekajcie, muszę tutaj dokładnie zwiedzić. Tu jest tylko broń. Nie wiem, czy to nie było gdzieś tutaj po lewej stronie.
Albo mi się wydaje. Kurczę, niech no się zastanowię. A może jednak... A, tam jest, dobra. Już chyba świeci. Jest. Czasem tutaj się zestresuję, czy znajdę te maski... znaczy nie maski, tylko skarby. Ale nie musicie się obawiać, na pewno pokażę wszystkie skarby do końca serii. No i dobra, wchodzimy w takim razie tutaj, tak? Hey. Hey. I knew you could do it, kid. So what's next? I don't know. I'm figuring it out as I go. This is definitely the right place, though. Wait a second. It's something to do with these symbols. Dobrze, więc kolejna jakaś wskazówka i zagadka. No okej. Mamy poszczególne symbole. Tak się zastanawiam. Aha, dobra. Już chyba wiem, muszę ustawić poszczególne te wzory w odpowiednim miejscu, w odpowiednim ustawieniu znaczy się. Czyli ta muszla powinna być odwrócona do góry nogami według tego, co jest w dzienniku. Nie, jeszcze raz. Dobrze. I tak wszystkie symbole. Teraz wąż musi być w lewo zwrócony, a on jest w górę zwrócony na północ. Teraz jest dobrze. Teraz co? Korona. Korona jest dobrze. A klepsydra? Czekajcie, to nie jest klepsydra, to jest kielich, tak? Tak na to wygląda chyba. Też chyba jest dobrze. Jeszcze książka. Też chyba ok. Tutaj co my mamy? To jest na odwrót. Musi być zwrócony w górę. Są tu jakieś strzały chyba. No i proszę. Tak jak mówiłem, udało się. Coś się dzieje. No właśnie, otwiera się przejście. Looks like we're in business. Yeah. Heads up. What do you make of it? I don't know. Could be a dead end. Wait. It looks like there might be a passage this way. Uh-oh. Oh, shit. What the hell's that? Sully, get out of there. Huh? It's a trap! Whoa. Mało brakowało. Sullivan, are you okay? Sully! Yeah, yeah, fine. Still in one piece. You knocked me on my ass, though. Yeah, well, you better get back to the library. We're gonna have to find another way out of here. A więc znowu jesteśmy rozdzieleni. Tym razem tylko od Salego. No i cóż, właśnie tak jak powiedział Nathan, nie pozostaje nam nic innego, tylko ruszać do przodu. Nie ma tutaj innej drogi. Zobaczymy, gdzie nas ta droga powiedzie. Wow, co tu jest? No proszę, sporych rozmiarów pomieszczenie, co? Mamy tutaj coś? Pamiętam to pomieszczenie, tutaj są straszne labirynty. Wait a second. Okej, Nathanowi znowu się coś przypomniało. There are Roman numerals on the corner of Drake's map. This has got to mean something. No właśnie, mamy tutaj rzymskie liczby w prawym górnym rogu mapy, a jak widzicie na podłodze też są liczby. Tu jest piąteczka.
Tu jest dwójka. Tylko że ja też muszę się martwić o znalezienie skarbów. Jasne, no pewnie, że ja się tym zajmę, a ty sobie czekaj. Czekajcie, ja tu muszę sobie przypomnieć, którędy to było. Chyba tutaj był skarb. Dobrze myślę? Chyba tak. Jest. Całe szczęście. A więc coś takiego. I to będzie na razie na tyle. A teraz ja tutaj się postaram pójść zgodnie z planem, tak jak jest pokazane na mapie. Czyli tak, zerknijmy. Dwójka, piątka i siódemka. Tu mamy dwójkę, czyli wychodzi na to, że musimy skoczyć tędy. Dlatego, że te cyfry też pokazują miejsce, gdzie musimy się udać. Piątka w tą stronę. O co chodzi? Nie wiem, o co to. Teraz szukamy siódemeczki. Tu jest czwórka, więc nie. Tu jest piątka, więc też nie chyba. A nie, czekajcie, przecież piątka najpierw miałem iść. Tak więc idziemy zgodnie z planem. Tu jest czwórka, trójka, czyli idziemy dalej prosto. Znowu dwójka. Okej, spróbujmy to ruszyć. No i się udało. Całe szczęście. I co teraz? No i bardzo dobrze, o to nam właśnie chodzi, żeby się te rzeczy zaczęły ruszać. Dzięki temu może jakoś się przedostaniemy. Dobra, a więc teraz muszę szukać tej siódemki. Na razie muszę się udać tutaj. Ten łańcuch mi się pojawił. O Jezu, nie! Kurczę. Myślałem, że muszę jakoś się złapać tej górnej krawędzi, ale nie. Dobrze. Jeszcze raz. Chyba w prawo. Tak jest. Tutaj jest szóstka. O, znowu piątka, więc tędy musimy iść. Znowu dwójka. A więc trzymamy się tych liczb właśnie. Jak widzicie, spory labirynt, co? Też trzeba trochę pomyśleć. Sully, you read me? Damn, nothing. Kurczę, nie mamy zasięgu już z Salim. Nie możemy wiedzieć, co się z nim dzieje. I tam jest skarb, jak widzicie, już się świeci. Tylko czy ja się tak przedostanę tam? Chyba przeskoczę, nie wiem. Tak jest, udało się. Dobra. A więc mamy coś takiego. Jeszcze kurczę, tylko 6 skarbów. Naprawdę mało. Ojejku, i co teraz? Muszę się dobrze zastanowić. Teraz wygląda na to, że muszę iść z powrotem tutaj. Dobrze ja mówię, czy niedobrze? Chyba dobrze. Ajajaj, kurczę. Mało brakowało, co? Wow, znowu wróciliśmy się. No cóż, no to w takim razie myślę, że teraz sobie zakończymy. Kolejny odcinek rozpoczniemy od miejsca, gdzie tam zginąłem przed chwilą, abyście już teraz nie musieli oglądać mojej wędrówki z powrotem. Tak więc dziękuję wam wszystkim za uwagę i usłyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!